czołem, na mnie mówią wujek i chciałem wam dzisiaj pokazać coś ciekawego, co ostatnio znalazłem. Trzeba być dosyć ostrożnym przy czytaniu tak zwanych ojców kościoła, ponieważ szczególnie ci przednicejscy czasami ulegali różnego rodzaju nurtom takim jak millenaryzm. Trudno ich za to winić. W pierwszym wieku ciężko było wygooglać sobie katechizm kościoła katolickiego. Kontakt z przełożonymi był dosyć ograniczony z przyczyn chociażby geopolitycznych i technologicznych, co niestety zaowocowało tym, że niektórzy popłynęli w dziwne klimaty, takie jak na przykład dosłowne interpretacje apokalipsy. Mimo to uważam, że przednicejscy ojcowie kościoła są bardzo cennym źródłem wiedzy historycznej, ponieważ pokazują nam oni czasami, w jaki sposób pewne rzeczy były rozumiane na przełomie I i II wieku. Oczywiście nie należy tego traktować na zasadzie, o, że jak jeden coś bąknął, to na pewno wszyscy mu przytakiwali, bo tak nie było. Mimo to dzięki ojcom kościoła możemy radośnie orać twierdzenia, że kościół coś tam wymyślił w XV wieku i tak dalej, i tak dalej. Szczególnie często sięgam do Justyna Męczennika, ponieważ on swoim życiorysem prawie że zahaczył o życiorys Jana. Justyn Męczennik zostawił po sobie dialog z Żydem Tryfonem i Apologię, które to dzieła są prawdziwą skarbnicą wiedzy na temat drugowiecznej apologetyki. I tak oto czytałem ostatnio Apologię. I trafiłem na dwie strony, na których Justyn zrobił takie apologetyczne wombo-kombo, że całkiem przypadkiem zaorał protestantyzm, zaorał Towarzystwo Strażnica kilkanaście wieków przed tym, jak to wszystko powstało. Ja jestem coraz bardziej sceptyczny co do tego, żeby traktować tzw. ojców kościoła jako wyrocznie. Natomiast Strażnica, niektórzy protestanci próbują czasami obrócić ojców kościoła przeciwko katolikom, bardzo selektywnie ich cytując. I w myśl zasady, że kto pod kim dołki kopie, ten jest grabarzem, postanowiłem użyć ich własnego oręża przeciwko nim. Koniec żartów, bądźmy poważni. Jakby to powiedział Adrem, przejdźmy do rzeczy. Świadkowie Jehowy, mimo że przyznają, że Jezus nie powiedział tak dokładnie, jak często obchodzić pamiątkę, to sugerują, że powinno to być obchodzone co roku. Według Justyna Męczennika chrześcijanie spotykali się podczas niedzieli. Na swojej drodze spotkałem nieraz ludzi, bardzo różnych, którzy twierdzili, że Kościół błąd popełnia robiąc mszę w niedzielę, ponieważ ma być w sobotę. A niedziela jest oczywiście wynalazkiem Konstantyna, bo jakżeby inaczej, przecież według tych ludzi wszystko jest wynalazkiem Konstantyna. I Justyn, jako eklezjalna mikrosfarsa, czyli mała psota, zepsuł zabawę i napisał, że msze organizuje się w niedzielę. Podobnego psikusa wycina autor Dziejów Apostolskich, który odnotował, że msze odprawiano w pierwszym dniu po szabacie. Pomarańczowe podkreślenie jest jak czerpanie wiedzy z memów. Niby niepozorne, ale brzemienne w skutki. Przeczytam całe zdanie. A oto pokarm ten zowie się u nas Eucharystia i nikt w nim udziału brać nie może, tylko ten, który wierzy w to, czego uczymy, kto wziął kąpiel na odpuszczenie grzechów i na odrodzenie i tak żyje, jak Chrystus podał. Czyli okazuje się, że nie ma czegoś takiego w Kościele, że ktoś żyje w sprzeczności z zasadami katolicyzmu i przyjmuje komunię. Niektórzy zarzucają Kościołowi, że łaska uświęcająca jest wymyślona, że to jest tam któryś tam wiek wymyślone, coś tam. Dobra, spoko, może w którymś wieku powstało pojęcie łaski uświęcającej jako termin teologiczny. Dobra, to się mogę zgodzić. Ale przecież już Paweł pisał w swoich listach, że, cytując, dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi pańskiej. Żółte zaznaczenie mówi, co następuje. Nie używamy bowiem tego pokarmu jak zwykłego chleba albo zwykłego napoju. Nie. Jak za sprawą Słowa Bożego wcielony nasz Zbawiciel Jezus Chrystus przybrał i ciało, i krew dla naszego zbawienia, tak samo pokarm, co stał się Eucharystią przez modlitwę Jego własnego Słowa, odżywia przez przemienienie krew i ciało nasze. Ten pokarm jest, taką mamy naukę, ciałem i krwią tego właśnie wcielonego Jezusa. Jak to się ma do nauczania protestantów i świadków Jehowy o symbolicznym chlebie i symbolicznym winie lub też emblematach?
Z jakiejś dziwnej, nieznanej mi przyczyny niektórzy twierdzą, że to jest metafora. Biblijny Jezus powiedział, to jest ciało moje i on to podkreślał wiele razy i powtarzał. Liczne organizacje religijne, które podają się za prawdziwy Kościół Chrystusa, twierdzą, że to metafora. Chyba są niektóre odłamy protestantyzmu, które traktują to także dosłownie, podobnie jak katolicy, ale czy protestanci są w Biblii? Czy Jezus sobie życzył, żeby powstał protestantyzm? Ja tego nie wiem. Jezus kiedyś sam nam to wyjaśni. Ja tego nie rozstrzygam, ale też na pewno nie potwierdzam. Jezus twierdził, że jego ciało jest prawdziwym pokarmem, a jego krew jest prawdziwym napojem. Podobnego zdania byli pierwsi chrześcijanie, ale współcześnie żyją ludzie, którzy myślą, że to były tylko takie jaja, bo oni sobie, wiecie, śmieszkowali, ewentualnie używali metafory. I wokół tego twierdzenia z metaforą odprawiają naprawdę niezłe fikumiku. Świadkowie Jehowy nawet pozmieniali sobie w swoim piśmie to jest na to oznacza, żeby pasowało do doktryny. Co warto podkreślić, Świadkowie Jehowy czasami powołują się na Justyna Męczennika, niestety bez podania źródła, bo ja naprawdę chciałbym się dowiedzieć, gdzie Justyn Męczennik nazwał Jezusa stworzonym aniołem. Czasami słowo anioł oznacza posłańca, a nie istotę. I w tym kontekście roli Jezus może być nazwany aniołem. Ale nazwanie go aniołem w kontekście stworzenia jako anioł jest już niebiblijne. I w tym kontekście faktycznie Justyn gdzieś tam nazywa Jezusa aniołem. Ale twierdzenie, że nazwał go stworzonym aniołem w kontekście jego istoty jest już delikatnie mówiąc ściemą. Ale wiecie, ja jestem tylko badaczem źródeł i nic więcej. Jeżeli gdziekolwiek coś było, a ja przeoczyłem, do czego przecież mam prawo, tak? To ja się o tym bardzo chętnie dowiem. Sekcja komentarzy jest jak zawsze otwarta. Autorzy broszur Świadków Jehowy nie wspominają o tym, że Justyn Męczennik wierzył w to, że Duch Święty jest osobą. I to jest ten moment, w którym dla Świadków Jehowy przynajmniej Justyn Męczennik przestaje być autorytetem. Zielone podkreślenie. Apostołowie bowiem w napisanych przez siebie pamiętnikach zwanych Ewangeliami podali nam, że takie otrzymali przekazanie. Mamy tutaj cytat z Ewangelii kanonicznych. I na tę Ewangelię powołuje się Justyn Męczennik żyjący na początku II wieku. I to nam obala te wszystkie teorie pod tytułem Ewangelię spisano setki lat po Jezusie. Albo jeszcze lepsze, Konstantyn spisał Ewangelię na soborze w Nicei w IV wieku. Kiedyś tak gościu mówił, zapytałem się go, byczku kochany, ale przecież pierwsi chrześcijanie znali Ewangelię, to jak mógł je Konstantyn wymyśleć? A on powiedział, że pierwsi chrześcijanie czytali to, co chciał Konstantyn. Konstantyn był tak zajedwabiście wpływowym cesarzem, że wpływał na to, co czytali ludzie 3 wieki przed jego panowaniem. Niebieskie podkreślenie. I to złe demony podrobiły w mitry misteriach, które według ich podania właśnie tak się odbywać mają. I tutaj właśnie zaoraliśmy gadanie, że katolicyzm jest zgapiony od mitraizmu. Okazuje się, że według źródeł to jest troszkę na odwrót. Może nie w tym sensie, że mitraizm odłamał się od katolicyzmu, ale w tym sensie, że inspirował się katolicyzmem podczas tworzenia własnych zwyczajów. Tymczasem media co roku lansują mit o świętach Bożego Narodzenia zgapionych od pogan, a żeby było zabawniej, to skarbnica wiedzy antykatolickiej należąca do tego samego właściciela co niemieckie czasopismo rozsiewające plotki o polskich obozach koncentracyjnych na bezczela jeszcze powołuje się na Justyna Męczennika w celu promowania tej niehistorycznej tezy. Jak się okazuje, Justyn Męczennik był troszkę innego zdania. O ile mnie pamięć nie myli, żyjący troszkę później Tertulian też się na to skarżył, ale tutaj musiałbym już doczytać. Miejmy nadzieję, że Justyn zostawi w spokoju naszych kolegów, ponieważ mnie się już kończą kolorki. A w ogóle takie tęczopodobne wybrałem. No ale tęcza nie obraża, podobno więc jest spoko. Co to jest za kolor? Nie wiem, czy ja daltonistą jestem, czy co. To jest jakiś ciemny niebieski, nie wiem. Stwórcę Wszechświata przez Syna Jego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Świętego. Czy to jest dowód na Trójcę? Nie, to nie jest żaden dowód na nic, ale zastanawia mnie to, dlaczego on ich zestawia koło siebie, nie? Dlaczego zarówno w Biblii, jak i w piśmiennictwie wczesnochrześcijańskim tego Ducha Świętego tam się wplata, jeżeli według niektórych jest jakąś rzekomą siłą albo czynnikiem siły Bożej, czy jakoś tak? Tak jak mówię, to niczego nie dowodzi, ale to jest zastanawiające. Brązowe podkreślenie jest bardziej ciekawostką. Już w tamtych czasach były czytania na mszach.
A jeżeli już na początku II wieku mieliśmy czytania z Ewangelii i z pism prorockich, to mamy kolejne źródło historyczne, które obala różnego rodzaju pierdolety, że Ewangelię czy tam Biblię spisano w którymś tam XII wieku albo na kolanie Konstantyna. Konstantyn miał tak bycze kolana, że można było na nich książki pisać. Podkreślenie fioletowe mamy jakichś diakonów, co nie jest specjalnie odkrywcze, ponieważ mamy ich także w Piśmie Świętym. Natomiast ciekawe jest tutaj to, że diakoni ci byli także szafarzami. To już wszystko, co dla was przygotowałem na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film się wam podobał i obejrzyjcie sobie jeszcze te filmy, no bo co wam szkodzi. Czołem!